Witam Państwa bardzo serdecznie. Między się o tego szukaj, to jest Gamecast, edycja podcast, w sensie gośćcast, tak, musimy wrócić nad nazwą. Nagrywamy, ja jestem u siebie w studiu w naszym Galaktusie pięknym, a z nami dzisiaj jest Greg Grzesiu, Grzegorz, Greg. Ja w sumie nawet nie wiem, nigdy nie spytałem, czy ty jesteś Greg, czy ty jesteś Grzesiu, czy jesteś Grzegorz, czy faktycznie jesteś Greg. Przyzwyczajenie mówią Greg, bo przez lata pracowałem, studiowałem za granicą i wiesz co, Grzegorz dla większości osób z zagranicy byłoby zbyt wielkim galimatiasem, więc wszyscy przyzwyczaili się do Greg. Ja też przez lata pracowałem z takim międzynarodowym teamem dla niemieckiej korporacji, więc jakby wiesz co, tam wymówienie Grzegorz nie chciałeś to jest Niemcom za duży challenge. Nie chciałeś Niemcom życie utrudniać, rozumiem, więc jest z nami Greg. Greg Grzegorz Banaś z Erebor Capital, managing partner, tak? Tak, tak. Co to znaczy? Opowiedz, co to znaczy, bo to wiesz, mądre słowa, więc wiesz, się nie mieszczą na umowach naszych te amerykańskie tytuły, nie wiadomo o co chodzi. Ale dobra, zanim przejdziesz do tłumaczenia, dziękuję ci, że jesteś. Grzesiu jest człowiekiem od pieniędzy. Tylko trochę wygląda jak krasnolud, to absolutny zbieg okoliczności, pieniądze i to, czym się zajmujesz. Ale faktycznie jest mega fajnym kolesiem, który bardzo rozsądnie i luźno mówi o pieniądzach, więc mi się też przyjemnie słucha tego, jak opowiadasz o pieniądzach, bo wydaje się to proste i nie trąci nie trąci giełdą, w sensie garniturami i tym, że tam trzeba robić cyferki i tak dalej. W sensie brzmi to naturalnie, tak jak pieniądze w GameDevie powinny brzmieć. Więc dziękuję ci, że jesteś. Bardzo fajnie, że udało się ciebie zobaczyć. Dzięki za zaproszenie. Powiedz mi, skąd jesteś, skąd przybywasz, albo czekaj, zacznijmy historię. Może tak, ja bym chciał na pewno o pieniądzach porozmawiać. Ja przez dłuższy czas w programie, w tych moich edycjach gościnnych rozmawiam raczej z ludźmi trochę bardziej robiącymi biznes wokół gier albo w grach, czy to jako publisherzy, czy jako marketingowcy, czy bizdevi. Więc raczej skupiałem się na tych właśnie biznesowym aspekcie robienia gier, a nie stricte deweloperce, czy tym, jak zostać game developerem. Raczej mnie interesują w tym troszeczkę pieniądze i jaki to jest proces i na ile nam się to wszystkim kalkuluje. I no, mieliśmy i ranking do 50 Forbesa i podsumowanie zeszłego roku game devowego. I co odcinek gdzieś tam jakieś tezy nam się wykuwają. Jedno z nich było to, że rynek publisherski trochę umiera. Drugi to, że Polacy są mistrzami świata w robieniu gier, według niektórych danych. Gamescom jako taki trochę to potwierdził, a trochę pokazał, że pomimo wszystkiego, pomimo naszych polskich problemów, rynek growy, ten globalny, sobie całkiem nieźle radzi i było widać trochę rozgrzanie tego rynku na Gamescomie, przynajmniej takie emocjonalne, bo jakby cyferkowe to inna kwestia. Ale przy ostatnich gdzieś tam wydarzeniach, przy ostatniej premierze, przy jednej z największych od nastu pewnie miesięcy, jeśli chodzi o giełdę polską game devową, no to nowości od CDP-u były chyba jednym z największych wydarzeń takich game devowych w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy. No i na giełdzie to no, miało jakieś tam odbicie i o tym sobie bym chciał, żebyśmy porozmawiali. No ale pytanie, czy polska giełda game devowa, czy ona się rozwija, czy jest troszeczkę już zbyt trudnym miejscem dla niektórych deweloperów, tak? Bo po drodze mieliśmy kilka nieudanych emisji, czy prób nawet wejścia, które nie doszły do skutku na giełdę. I pieniądze są oczywiście trudnym tematem w tworzeniu gier, zwłaszcza na globalnym rynku, którego jesteśmy częścią, ale jednocześnie momentami wydaje się trochę odpryskiem, tak jak rozmawiałem z zagranicznymi partnerami, klientami, no to dla nich Polska tam, no,
no, tam sobie jest jako rynek. No tak, no fajnie, że macie CDEP i dużo się gier u was robi, ale jako taki, tak naprawdę jako rynek to Polska tam... Tak, nie jesteśmy aż takim poważnym rynkiem dla firm z Francji, tak? Nikt we Francji, nikt w Stanach nie siedzi i nie myśli, no co tam ci Polacy znowu wymyślą, nie? Ale mam świetne studio z Polski, no. Bo byli tam ludzie, co robili Wiedźmina, ale to tyle, nie? I... Ja powiem ci, że ja bym tak Polaków może nie dismisował od razu, ponieważ... Ja, to jest to, co ja słyszałem. Mamy... Jakby Francuzi myślą o Francuzach i myślą o Ameryce. Niemcy myślą o Niemcach i o Ameryce. No o Anglikach nawet nie będę wspominał, nie? Ale realnie w zachodniej Europie, ja przynajmniej takie mam wrażenie, że nie mamy takiego... Siema, kocie. Nie mamy tak dużego mniemania o nas, jak my byśmy sami sobie tego życzyli. To powiem ci, że tutaj bym się trochę z tobą nie zgodził. Jakby, to bardzo proszę, nie zgadzaj bardzo... się jak najwięcej. Znaczy, wiesz co, to ja w ogóle się cieszę na ten podcast, bo my się przynajmniej będziemy mogli trochę poniezgadzać, nie? O, wiesz, zawsze to jest tak, że zawsze jest tak milutko i zawsze wszyscy sobie przytakują. Więc tutaj bym się, jakby rozmawiając, czy to z wydawcami, czy z inwestorami z różnych części świata, polski talent jest dostrzegany. Jednak widać te gry. Jak wiesz co, jak na przykład jeździłem do Hiszpanii, gdzie byliśmy zapraszani na jakieś eventy i Hiszpanów pytałem, jakie są najbardziej znane hiszpańskie gry. Na jakiś przykład, nie? To oni sami sobie nie potrafili, wiesz co, dać jakiegoś wprost przykładu, nie? To Hiszpania, doszliśmy, to jest Hiszpania, no come on, who cares, ale to jest, no. No, ale who cares? No, ale Hiszpania jest krajem, równamy który jest do góry, równamy do góry. Hiszpania jest dla nas, Hiszpania jest dla nas rynkiem, jeśli chodzi o e-sport. Jest dla nas rynkiem, do którego możemy się porównywać, bo hiszpańscy sportowcy robią robotę. I hiszpańscy influencerzy growi też robią mega robotę. Hiszpański game dev nie robi roboty tak samo jak włoski, więc się nie porównujmy do rynków, które no, nie są w tej samej szufladce, co my. Tak? Ja nas porównuję do zachodniej Europy. Dużo... Nie? Znaczy w Hiszpanii dużo osób pracuje w game devie, natomiast jakby rynek jest zdecydowanie mniej niezależny. Tam jak chcesz pracować w game devie, to tak naprawdę pracujesz dla Work for Hire, nie? Tam są duzi wydawcy, którzy po prostu dają ci zlecenie, masz budżet, masz jakiś margin na tym i jedziesz, nie? Jakby tam możesz zapomnieć zupełnie o robieniu gier własnych. Czy są jakieś drobne inicjatywy, że dwóch, trzech gości próbuje robić coś samemu, jakieś bierze pożyczki od państwa, podkreślam pożyczki, no i gdzieś tam próbuje dłubać, ale to są, wiecie, no, nie jadą na wynagrodzeniach gorszych niż w supermarkecie, tam ichniejszym odpowiedniku Biedronki czy Tesco, nie? I tak naprawdę no, nie powstają tam gry. Natomiast polskie gry, tak naprawdę ludzie na całym świecie potrafią wymienić sporo tytułów, nie? Nie chodzi o już CD-powe gry, no, ale wiesz co, Frostpunk, This War of Mine, Green Hell, czy szereg innych gier, to jest po prostu rzeczy, które są znane na świecie, nie? Więc tutaj naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Ten rynek tak u nas jakby powstał w ten sposób, że trochę w sposób niezorganizowany. Jakby nasza koncepcja jest, powiedzmy, wprowadzić trochę pewnej organizacji, powtarzalności i przewidywalności i po to powstał fundusz. Natomiast w Polsce jakby ten rynek dzięki temu talentowi, bo tego nie można odmawiać. My jesteśmy dobrzy w grach pecetowych, konsolowych, nie? Mobilkowych jest kilka firm, które robią dobre pieniądze, no ale jednak polskie mobilkowe gry to nie są gry, które, powiedzmy, cały świat wspomina. Natomiast w grach właśnie takich premium, takich robionych właśnie na pecety, konsole, no to Polska jednak jest rozpoznawalna. I to rozróżnijmy dwie rzeczy, no bo ja zawsze myślę o tym biznesie w dwóch warstwach, tak? Warstwa produktu i warstwa rynku, powiedzmy, kapitałowego czy finansowania. Jeśli chodzi o gry, to w produkcji jesteśmy bardzo mocni, natomiast jako rynek, no jesteśmy niewielkim krajem, nie? No jesteśmy którymś tam krajem wielkości, no jakby nie przeskoczymy tego, że mamy te 37 milionów osób, czy tam obywateli, nie? I nie będziemy tak wielkim rynkiem jak kraje, które mają tych mieszkańców więcej, więc tutaj oczywiście, że Polska jako nabywcy nie są największym krajem, jesteśmy też krajem najbogatszym, natomiast w kwestii produkcyjnej jednak Polska ma swego rodzaju renomę, więc tutaj chciałbym to w sumie podkreślić, że ja wierzę w lokalny talent, bo potrafił to już udowodnić wielokrotnie i szczerze, jak się mówi, że wiesz co, polskie zespoły pracujące przy takich czy takich tytułach, to jest to rozpoznawalne, więc nie jest to, nie ma co tutaj, wiesz co, jakoś szczególnie pokutnej tutaj worka ubierać, tylko trzeba rozsądnie pochodzić, oczywiście bez jakiejś hiperbolizacji, że już jesteśmy, wiesz co, mesjaszami całego świata game devu, natomiast
trzeba z dość dużą dozą realizmu i pewności podchodzić, tak, potrafimy w Polsce robić dobre gry. Okej. Okay. Dziękuję ci za to, bo ja miałem inne wrażenie. Nie wiem, może za dużo rozmawiałem z Niemcami lub Francuzami, ale miałem raczej podejście takie, że Wiedźmin, Cyberpunk, no Dying Light, tak, Frostpunk, that's it, tak, w sensie było takie postrzeganie, że AAA-owe, typu, no jak robicie AAA gry, to fajnie, ale tam, no, ma, to, no tam macie trochę studiów, no fajnie, fajnie, ale to jakby my we Francji czy w zachodniej Europie trochę inne rzeczy robimy. Miałem taki feedback i jakby troszeczkę się tym zdziwiłem, tak, znając cyferki i widząc, jak to wygląda, ale jednocześnie zrozumiałem, że to Francuzi myślą o sobie, Niemcy myślą o sobie, no i nadal, nie oszukujmy się, tak, nadal w tym takim mocnym środku, w skali średniej, czy to publisherów polskich, czy polskich studiów, tak, no ta top 50 pokazuje, że jest no olbrzymia wyrwa pomiędzy pierwszą piątką, a ostatnią piątką tej top 50, co to jest potencjalnie mega oczywiste. Pomiędzy numerem tam, nie wiem, 12-14, a numerem 42 czasami nie ma prawie żadnej różnicy, albo wręcz powinny być zamienione miejscami na tym rankingu Forbesowym, ale jednocześnie ten sam środek, te pozycje 20, 30 i 40, tam są gry, które nam się wydaje, że są mega rozpoznawalne, bo ich cyferki świadczą, bo sprzedały tam milion, 2-3 miliony kopii. No to dla standardowego, nawet człowieka z branży, Francuza czy Niemca, bo takich po prostu osobiście spotkałem, oni nie są w ogóle świadomi tego, że taka gra istnieje. A już tym bardziej, że jest z Polski. Nie? Więc te nasze sukcesy średniej skali, one są, tak? Trzeba je absolutnie doceniać. Tylko że to są sukcesy dla globalnego odbiorcy, który myśli, wiesz, w skali tam Ubisoft albo or Smaller. To jest tylko jakiś tam, gdzieś tam giereczka jakaś tam, nie? I znaczy, wiesz, ja tego nie mówię, żeby jakby umniejszyć osiągnięć kogokolwiek. Raczej, żeby sobie nałożyć tam realność tego, że jeszcze sporo przed nami do zrobienia. Nie? Jakby trochę też o tym chciałem porozmawiać w perspektywie takiej inwestycyjnej, tak? Bo strzelam, że pewnie paru inwestorom te parę milionów, czy Ghost Runnera, czy Green Hella, czy Medieval Dynasty trochę przesłania oczy, że tak, to są rzeczy do zrobienia, tak? Bo to są raz rzeczy mega trudne do zrobienia, a dwa, że one tak naprawdę nie gwarantują takiego globalnego sukcesu, bo ten sukces trzeba potem powtórzyć. A jednocześnie na całym Zachodzie, tak jak mówię, tak, jakbym się przeszedł po ulicy i spytał francuskich graczy, czy znają Green Hella, no to no niekoniecznie. Pytanie, w jaką, wiesz co, jaką grupę byś trafił, bo oczywiście są gracze, którzy grają tylko AAA i tacy będą znać tylko AAA. Nie, no to jakby większość jest graczy, ustalmy sobie, to jest większość graczy, tak, większość graczy na całym świecie nie wie, co to jest Green Hell, ani Medieval Dynasty, ani Ghost Runner, tak. No, ale powiem ci tak, jakby Francuzi są bardzo specyficzni, musisz się trochę wyrwać, bo dla Francuzów jakby niezależnie od branży, to jest tylko Francja i Francja, to nawet, wiesz co, jak ich cokolwiek zapytasz po angielsku, to często jeszcze ci po francusku będą chcieli odpowiadać, więc to już jest, wiesz co, jakby specyfika sama w sobie i tam duma. Natomiast, wiesz co, poza jakimiś tam Ubisoftami, to nie masz tak, wiesz co, jakbyś chciał bardzo patrzeć, jakie na przykład niemieckie gry są super znane, nie? Albo francuskie poza, wiesz co, wydawaniem czy produkcją przez Ubisoft. To nie jest tak, że to są jakieś super wyjątkowe miejsca, nie? I też musisz spojrzeć tak naprawdę. I tak dalej. No i ogólnie cały. No. Cały rynek, znaczy duża część rynku tego takiego mobilkowo-przeglądarkowego, tak, ma swoje korzenie w Niemczech i to, że tam to się tak długo przetrwało i przekształciło z rynku przeglądarkowego na rynek mobilny. No i widzisz, tu mamy też takie jakby pewną specyfikę różnych krajów, nie? No jakbyś pojechał do Turcji, tam w ogóle nie ma gier pecetowych, konsolowych, nie? No to w mobilkach radzą sobie całkiem nieźle. Jak tam rozmawiałem z ludźmi, są jakieś studia, które próbują się przerzucić na pecetowe gry i pokazywali mi jakieś prototypy, to jest coś, co wiesz, to w Polsce to na Game Jamie paru studentów robi lepsze rzeczy, nie? Także wiesz, taki symulator gościa, który jeździ na rowerze i próbuje rozwozić paczki, nie?
to jest jakby etap rozwoju. Więc musimy jakby realnie patrzeć na silne i słabe strony, tak? Musimy popatrzeć, co nam wychodzi, jaki rozmiar gier, jakie budżety i co ma sens, nie? Więc też, wiesz co, nie porównujmy się do Stanów, które są po prostu czymś prawie jak Unia Europejska, no dobra, 2/3 Unii Europejskiej, no ale wiesz co, no patrzmy realnie, więc jakby bez przesadnego optymizmu, czy bez jakiejś tam przesadnej dumy, ale też z pewną dozą szacunku dla siebie samych, nie? Wiesz co, ja akurat na Gamescomie sporo rozmawiałem o konkretnym teamie, który z bardzo pragmatycznego powodu, bo po prostu w sierpniu podpisaliśmy umowę inwestycyjną, nie? No to jest w dużej części ex-hogowy zespół, no, który pracował ze sobą, czy to przy Shadow Warriorze trójce, czy przy Evil Westie. I to są gry, które ludzie rozpoznają, wiesz co, jak rozmawiam z wydawcami, to oni wiedzą, o co chodzi, wiedzą tak, i wiesz co, jak później po rozmowie ze mną chcą, wiesz co, żeby tego deka, którego zobaczyli, dostać, to znaczy, że te tytuły robią robotę, tak? Sprzedały się, może nie są to, wiesz co, multimilionowe, ale solidnie zrobione gry, które sprzedały się na pewnym poziomie, który jest zauważalny, nie? Więc to się zdarza. A też jest tak, że miałem też taki przypadek, to już trochę starszy, bo z GDC, gdzie spółka ze Stanów, która miała już rozpoznawalne tytuły, które się dość w dużej ilości rozeszły, tylko chciało wejść w Meaningful Entertainment jeszcze mocniej, bo mieli wcześniej grę, która powiedzmy miała znaczenie, powiedzmy, edukacyjno w zakresie, powiedzmy, zmian klimatycznych, miała kolejną grę, którą chciała na przykład intro do 11-bit, więc to nie jest tak, że wiesz co, że jesteśmy zupełnie niezauważalni na tym rynku i że jesteśmy jakimś zaściankiem. Oczywiście no, nie mamy, nie wszystkie polskie studia, czy nie wszyscy wydawcy są w tej samej lidze, co powiedzmy te topowi wydawcy, ale mamy takich graczy, którzy naprawdę dają radę, tak? No, 11-bit znają wszyscy. Tak, gry chcą się z nimi wydawać. Są wiele, bardzo wiele tytułów, które znają na całym świecie, wiesz co, bez wrzucania po prostu, wiesz co, wyszukiwarki na szybko, co to jest za tytuł, nie? Natomiast czy aż takich krajów jest tak wiele? I tu się nie zgodzę, że wiesz co, powinniśmy tylko do Stanów, czy nie wiem... Nie, do Stanów nie, raczej do zachodniej Europy mi chodziło o nich, niż stricte Stany, nie? Więc wiesz co, no Niemcy jednak fizycznie są dwa razy większym krajem, tak? No jednak populacja robi też roboty. No i ekonomicznie pewnie więcej nawet. No. Ekonomicznie są tajkunem, jednak wiecie, wiesz co, najprężniejszym krajem Unii Europejskiej, więc jakby stawiajmy sobie realne cele, żeby też się nie martwić, że nie wiem, nie jesteśmy w stanie dogonić najbogatszego kraju Unii Europejskiej, nie? A ten kraj znowu też nie ma tak tego rynku game-devowego super, bo gdyby było super, to nie musieliby tego łatać grantami, nie? Bo jeśli dajesz granty, to znaczy, że coś nie działa. I to wiesz co, jakby ten rynek jest po prostu podpierany teraz taką protezą. I ten grant nie, wydaje znaczy, się na nawet sama kwestia, no, jaką znasz AAA-ową niemiecką grę, tak, przez ostatnich 5 lat. Ile jakby idzie, wiesz co, kasy publicznej w to i nic to nie daje, nie? No ludzie mają pracę, nie? To jakby tyle z tego wiem, nie? Ale dobrze, słuchaj, bo jakby... przechodząc do konkretów. Może powiedz jeszcze tak na bo nie zdążyliśmy tego poruszyć. Co ty właściwie robisz? Kim ty jesteś? Skąd pochodzisz? I czym się na co dzień zajmujesz? Ale tak dosłownie 4 minutki, bo weszliśmy tak na miękko i trochę się to rozeszło po kościach. Staram się krótko, bo generalnie zawsze pada to pytanie, więc jak ktoś mnie gdzieś tam indziej miał okazję posłuchać, to będzie się nudził. Natomiast co ja robię? I pozdrawiamy Łukasza Tywniaka i Miłosza Białasa, bo się w komentarzach odezwali, także pozdrawiamy, mówią, że jesteś złotym chłopem, także zgadzamy się. Dziękuję, pozdrawiam również. Więc kieruję funduszem Venture Capital, czyli funduszem, który inwestuje na wczesnych etapach. Czy to są etapy od de facto założenia nowej spółki przez jakieś tam kolejne kilka rund finansowania do potencjalnie gdzieś dalszych rund, czy to upublicznienia, czy innej formy wyjścia z inwestycji. Czemu fundusz? Tak naprawdę to kwestia pewnego uporządkowania. Moim zdaniem z jednej strony to jest lepiej dla zespołów, z którymi my rozmawiamy, bo mają jedną osobę de facto, czy dwie osoby, z którymi rozmawiają. Wszystkie ustalenia, wszelkie negocjacje są w jednym punkcie, jakby się skupiają, a nie tak jak często było w Polsce, bo to działało, że na przykład Starwood miał 17 osób,
indywidualnych czy podmiotów, tak, które podpisały pierwszą umowę inwestycyjną. Natomiast możesz sam sobie wyobrazić, jaki to jest wyczyn nawet logistyczny, tak, żeby tyle osób, wiesz, to zebrać w jednym miejscu, ustalić termin i tak dalej. Pewne jakieś ustalenia, zmiany, które są konieczne na wczesnych etapach spółek, no to wymagają pewnych zmian do planu, co do strategii, co do nawet dokumentów podpisanych. To jest normalna rzecz, nie da się wszystkiego przewidzieć. Więc jakby uporządkowanie tego fundusz, gdzie ja sam jestem inwestorem, czyli też wkładam pieniądze, ale też mam inne osoby, które mi ufają, pozwoliło na to, że mamy środki, które inwestujemy i którym jesteśmy, powiedzmy, takim interfejsem, że jeśli mamy zrobić inwestycje, no to studio ma jednego czy dwóch ludzi, z którymi rozmawia, tak, z którymi zna, którzy mają też czas, bo nie ma jednej grupy inwestorów. To jest ważne przesłanie. I my jesteśmy funduszem, który specjalizuje się w jednej branży, więc się na tym zna. Jeśli podchodzicie, nie wiem, do kogoś, kto jest, nie wiem, zrobił biznesy w latach 90. i chcecie od niego środki, no to nie oczekujcie, że będzie znał się na waszej branży, tak? Są zupełnie jakby inne typy, inne profile. Trzeba też sobie zdać sprawę, że jeśli kogoś spoza branży bierzecie, no to nie możecie oczekiwać jakiegoś szczególnego wsparcia, tak? Jeśli ktoś zupełnie jakby nie zna się na branży na początku, to nie oczekujcie, że wam w czymś konkretnym pomoże, więc wybór inwestora też powinien być jakby świadomą decyzją, nie? Jeśli bierzesz kogoś, kto się na czymś nie zna, to nie oczekuj, że nagle coś ci więcej poza kapitałem dostarczy, tak? Od nas te oczekiwania mogą być i to chcemy robić. Dlatego też nie robimy dużo inwestycji. Robimy inwestycje bardzo wybiórczo, nie robimy ich dużo, pewnie zrobimy ich może dwie większe inwestycje rocznie, może cztery. Natomiast jakby bardzo angażujemy się w te projekty, tak? Jak się podpiszemy, to już na przykład, wiesz co, na takich większych eventach chcemy, żeby na przykład nasze studia porozmawiały z jakimś szeregiem na przykład wydawców, nie? Żeby zebrały feedback co do gry, którą tworzą. Bo na początku ten feedback jest bardzo cenny i jest bardzo, może być bardzo tani we wdrożeniu, nie? Zwłaszcza jeśli, wiesz co, ten feedback jest bardzo spójny. Więc na początku, zanim zaczniesz robić grę, a zbierzesz dużo feedbacku właśnie od wydawców, którzy potencjalnie mogą sprzedawać swoją grę, no to możesz te zmiany, oczywiście jeśli mają sens, wdrożyć. Tak, żeby powstała gra, która do kogoś trafi. Bo najgorsza rzecz, no to robienie tak trochę w silosie gry, która wydaje się, że będzie super, a później okaże się, że niekoniecznie trafia do odbiorców. Więc albo jest tam zbyt trudna, albo zbyt chaotyczna, albo dla bardzo wąskiej grupy, tak, bo też kiedyś spotkałem się z takim określeniem, że nie wiem, czy dzisiaj na 100% da się do tego odnieść, bo troszeczkę też nowe pokolenie deweloperów weszło nam na rynek i myślę, że będą sporo zmieniać na naszym rynku, ale deweloperzy często są średnimi graczami, w sensie nie umieją grać w gry, robią gry, które tak trochę są dla nich samych, więc są dosyć specyficznym jednym typem gry i to tyle. I potem się okazuje, że to jest gra dla nikogo. I wiem, że od tego w którymś momencie paru devów mi na to narzekało, że no robiliśmy, a potem się okazało, że jednak to nie jest gra, która faktycznie powinna w ogóle powstać. Nie? Że często brakowało, to jest właśnie, że w teamie brakowało kolesia, który umiał grać w gry. Który siedzi i platynuje tytuły i wie, co to znaczy dobry gameplay. Znaczy, inaczej, jakby dobry gameplay to jest swoją drogą, więc tutaj też ważne jest jakby doświadczenie, na przykład, wiesz co, jeśli masz team, który robił gry gameplay heavy, to jak nagle się przerzuci na narrację, no to może mieć problem. I w drugą stronę, tak? Jak masz gości, którzy jednak opierali się, czy robili gry, które są mocne fabularnie, a niekoniecznie gameplayowo, bo ten gameplay był, powiedzmy, drugorzędny, no to tu jest spore wyzwanie, nie? Natomiast kwestia jest taka, jaki ja widzę częsty błąd, że ta gra jest właśnie dopiero pokazywana, jak ona jest w jakimś tam stopniu gotowości. Że jest takie trochę przekonanie, że zróbmy grę i, nie wiem, pół roku przed wydaniem zacznijmy ją marketingować. A ten taki marketing, dobry tego słowa. W końcu ktoś to mówi. Powiedz, bo ja już nie mogę... Nie, no, ucieszysz się. Zmęczony jestem inaczej powtarzaniem tego. Powiedz, co wiesz o marketingu i co powinny wszystkie studia, ludzie stworzący gry wiedzieć o robieniu marketingu w grach? Znaczy, dla mnie marketing jest tak naprawdę, zaczyna się od poznania potrzeb, czyli dla kogo robimy tą grę, jaka ta gra powinna być,
zanim tak naprawdę z pełną mocą zaczniemy ją robić. Więc słuchanie, pytanie, sprawdzanie rzeczy. To nie chodzi o to, jak często się dzieje, że nie wiem, pół roku właśnie przed tym wydaniem nagle zaczniemy wrzucać banery wszędzie, gdzie się da i patrzymy, co się dzieje, nie? Tylko tak naprawdę, oczywiście to zależy od typu gry, no bo są gry, które, nie wiem, fajnie przez budowę community idą i early accessy i tym podobne rzeczy, że możesz na przykład się feedbackować, co działa, co nie działa w tej grze, no bo to działa powiedzmy w takich, powiedzmy gameplay heavy, ale niekoniecznie narracyjnych grach. I tutaj dobrze robiony marketing to tak naprawdę sprawdzanie tego, nie? Jakby kontaktowanie się z ludźmi, budowanie tego community, bo może dla ciebie to są jakby osobne rzeczy, ja tu bardziej jakby pod jeden parasol wrzucam. I tak naprawdę budowanie tego otoczenia zainteresowania wokół gry powinno zaczynać się jak najwcześniej. Oczywiście, no jak nie masz nic do pokazania, to jest to trudne, no ale stopniowo przychodzą etapy, kiedy jest coraz więcej, nie? Coraz więcej mamy prototyp, mamy hands-ona, hands-offa, mamy jakiegoś slice'a, więc spróbujmy to challenge'ować z coraz większą grupą, tak? Zbierajmy to, patrzmy, co działa, co nie działa, nie róbmy gry pod siebie, tylko pod tak naprawdę tego odbiorcę. Bo dla mnie trochę jest tak, że wiesz co, że można być świetnym artystą, ale można być artystą jak Dali, nie? Czyli za życie jeszcze być bogatym, a być też docenianym. Nie trzeba umrzeć z głodu, żeby być świetnym artystą, nie? Więc... No, każdy artysta musi chyba podjąć tą decyzję sam troszeczkę. Znaczy, no, jeśli jest w stanie świadomie ją podjąć. Masz pozdrowienie od Johnego. Siemanko, dobrze cię widzieć. Ale dobrze, to ty może przejdźmy sobie dalej już tak wiedząc, czym się zajmujesz i o co chodzi, powiedzmy, w rozdawaniu pieniędzy ludziom. Chociaż wy tak naprawdę nie, że je rozdajecie, ale jednak mocno, mocno je oglądacie z każdej strony, zanim wydacie i włożycie w coś wartościowego. Powiedz mi, jak oceniasz dwie równolegle rzeczy, które się wydarzyły? Znaczy, nie wiem, czy możesz plot twista komentować aż tak bardzo, czy chcesz? W sumie nie przegadaliśmy tego przed. Wiesz co, tutaj jakby z pewnych formalnych względów, ponieważ jestem tam członkiem Rady Nadzorczej, no właśnie, to za... nie bardzo możesz, ale tak komentatorsko, nie? Znaczy inaczej, bardzo ogólnie mówiąc, jakby nie łamiąc żadnych przepisów, jakby odnośnie wszystkich jakby debiutów, czy wchodzenia, czy wybierania spółek, nie ma czegoś takiego, że żadna branża jest jednolita. Są lepsi i gorsi gracze, tak? W przypadku plot twista polecam po prostu sprawdzić raporty czy sprawozdania spółki, nie? Popatrzeć na przychody, patrzeć jeszcze słowo klucz, że przychody są ze sprzedaży gry, a nie zmiany stanu produktów. Więc to jest tak naprawdę powieść. Natomiast jakby trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że rynek też jest niedoskonały, tak? Jakby giełda to nie jest, wiesz co, rynek maszyn, przynajmniej jeszcze nie. Jeszcze algorytmy nie są tak doskonałe, że wiesz co, że znaczy, no nie chcemy tego, przecież o to wszyscy walczymy, żeby to nie był rynek maszyn, tylko żeby to był jednak game dev, był inaczej, rynkiem artystów, albo przynajmniej produktów jakby, kulturowych, tak? Inaczej mówię, jakby giełda niezależnie od branży, tak? To jednak są emocje i czasami, wiesz, to jakaś, nie wiem, wiadomość, jakieś postrzeganie prawdziwe lub niekoniecznie wpływa na emocje, nie? Bo to są ludzie. Gdybyśmy mieli, wiesz, to idealnie jakby same algorytmy handlujące, tak jak na przykład, nie wiem, na rynkach, nie wiem, surowcowych, tak? Że nie jest tak, że, nie wiem, kupisz jeden surowiec na jednej giełdzie, a na drugiej sprzedasz i zarobisz na tym, nie? Ponieważ jakby te wszystkie różnice są już wychwytywane i wiesz co. I algorytmy czy maszyny działają tak, że ten zarabia się coraz mniej. Natomiast jakby giełdy, przynajmniej jeszcze w game devie czy w innych takich bardziej lokalnych kapitałowo branżach, oparte są na ludziach, więc ludzie pewne rzeczy interpretują. Lepiej lub gorzej. Obecnie mamy trochę wzburzone morze. Mamy taki etap, że powiedzmy sentyment do branży, ale ogólnie jakby sentyment do inwestowania jest trochę słabszy. Natomiast nie jest to nic nowego. Jakby, wiesz co, to wieszczenie, czy ten rynek się skończył, czy warto, czy nie, jest przedwczesne. Ponieważ to są cykle. Jakby w ekonomii cykle są bardzo częste. Ale nawet na tym, wiesz co, masz jakby cykle na poziomie całych gospodarek, kryzysy albo czasy lat tłustych. Natomiast jakby patrząc na ten mikrorynek, czy ten rynek jakby game devu w Polsce,
To takich górek i dołków to ja widziałem od 2010 roku już cztery, nie? Jakby teraz jesteśmy w tym czwartym dołku, który widzę. I moim zdaniem będzie piąta górka i piąty dołek, nie? Nie, no będzie bo szósty i dziesiąty taka, i tak dalej. To oczywiste. Dokładnie. Tak. Jakby po prostu wydarzyło się w jednym tygodniu wejście plot twista na giełdę. Jakby wcześniej informacji o tym, na ile spółka i jak dużo pieniędzy ma na koncie i jak jest do przodu i jakie ma plany jaką spółką jest. Jednocześnie biorąc pod uwagę jakieś tam lekkie zawirowania, które były przy premierze, ale ogólnie wyprostowane i idziemy do przodu. Więc z tych spółek mniejszych, które gdzieś tam starały się, czy wchodziły na giełdę przez ostatnie naście miesięcy, to była jedna z bardziej pozytywnych historii, tak? Były spółki, które tak, tylko z gorszymi papierami wchodziły, nie? I to jest właśnie trochę też clue, no bo jakby to tu jest trochę powinien wcześniej zadebiutować i pewnie wtedy, wiesz co, bo o ile na przykład w Game Devie to informacje na przykład o Game Passie, czy o nagrodzie na poprzednim Gamescomie w jakiś sposób się odbiły, no to na przykład rynek giełdowy, no to musi być o tym komunikowany, tak? To często nie są ludzie, którzy są sami graczami, tylko którzy chcą dobrze zainwestować i na tym zarobić. Więc to też jest kluczowa rzecz, jakby jak spółki się komunikują. Bo jeśli w ogóle jakby nie odzywasz się do tego rynku, no to trudno, żeby ten rynek w jakikolwiek sposób cię znał. To jest bardzo ważna, ale też bardzo trudna umiejętność, nie? Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądają dobrze komunikujące się spółki, to jest Creepy Jar. Oni są przewidywalni aż do bólu. W sensie wiedzą, jakby jak jesteś inwestorem, to wiesz, że są na przykład sprawozdania kwartalne czy półroczne i wiesz, że parę dni po tym będzie przeprowadzany webinar, tak? Są członkowie zarządu, które mówią o swoich planach i tak dalej. To jest wzorowo prowadzona komunikacja, nie? Dzięki temu rynek wie, czego się spodziewać, jak im idzie i co jest. No ale są spółki, które w ogóle się nic nie odzywają. Weszły na tą giełdę i zupełnie nic nie mówią, wiesz co, zapadły się pod ziemię i ich nie ma. Więc jak, wiesz co, tak czysto ludzko, jak masz do nich podchodzić, nie? No kurczę, czy oni się zawinęli, czy oni cokolwiek jeszcze robią, czy już nie ma, czy nie, tylko się zawinął wiesz, i... ja staram się zrozumieć oczywiście z poziom skomplikowania giełdy i naszego rynku growego, który jest częścią tego globalnego, który też podlega masie czynników zewnętrznych, ale w tym samym tygodniu też była premiera, czy jest, tak, załóżmy, bo się przeciąga, ale i DLC, i 2.0 patcha cyberpunkowego, więc trochę taka historia grzechu i odkupienia, która się ciągnie już ten trzeci rok. Ale jednak historia, w której recenzje są ekstra, gracze mówią, że jest ekstra, w sensie, że Cyberpunk zawsze był spoko, ale miał problemy, ale teraz jest super i jest fajnie, tak? I na to giełda również reaguje, no, średnio w najlepszym sensie tego słowa, tak? Bo realnie, jakby się nad tym zastanowić... To tutaj taki disclaimer bym dał zdecydowanie, że moim zdaniem akurat CD Projekt nie może być takim totalnym benchmarkiem, nie? Mimo, że jest największą spółką, to jest na tyle dużą, że pojawia się na radarze takich funduszy, które grają na spadki. One w ten sposób, to jest tak zwana krótka sprzedaż, jak to się nazywa profesjonalnie. Więc to są podmioty, które liczą, że coś spadnie, jakby pożyczają od kogoś jego akcje, wrzucają je w rynek, licząc właśnie, że ten ich ruch spowoduje spadek, później odkupią je taniej i w ten sposób, wiesz co, zarobią, czyli oddają komuś tyle samo akcji, które liczą, że swoim ruchem doprowadzą do spadnięcia. Oczywiście płacą temu, który im pożycza akcję, jakąś opłatę za to wypożyczenie, nie? Niestety w związku z tym, że ten rynek giełdowy trochę się spłycił, na przykład przez zmniejszenie OFE na rzecz ZUS-u, no to niestety trochę jest tak, że w przypadku właśnie CD Projektu to jest na tyle duża spółka, że opłaca się to robić, a rynek jest na tyle płytki czy nieduży, przez to osłabienie tego, bo jeszcze lata temu na przykład polska giełda mogła wykupić giełdę w Tel Awiwie, nie? Teraz raczej jakby przez pewne polityczne ruchy, no, jest to nierealne już na tym etapie. No, też pamiętajmy, że Tel Awiw jest no, krajem startupów technologicznych, wojskowych per se, więc jakby to trochę także w perspektywie działań politycznych i wojny i tak dalej, to
jest mega miejsce na biznes, tak? Niestety, ale stety są w tym liderami, tak? Więc jakby ciężko mieć się trochę porównywać do tych pieniędzy, które Izrael plus USA i jakby pakowanie pieniędzy, które jest polityczne, więc to jakby nie do końca... Ale powiem ci tak, wtedy też był, natomiast jakby to pokazuje, jak duża była polska giełda, że realnym planem było wykupienie tego, tak? Wtedy też był, to jakby, wiesz co, im się nie zmieniło. Natomiast ważne może też pod kątem jakby tego, co działa, jest to, że tym Startup Nation to Izraelczycy nazwali się sami i powtarzali to tak długo, aż inni zaczęli to chwytać, więc czasami warto być trochę jakby tej pewności siebie wykazywać, oczywiście w jakiś sposób uzasadnionej, bo też jest ważne, no wiesz co, jak podchodzisz z pochyloną głową do kogoś, to od razu go jakby w pewien sposób nastawiasz, nie? Izraelczycy tak naprawdę są dobrzy w sprzedaży, dobrzy w PR-owaniu sami siebie, więc oni sami wymyślili sobie tą nazwę, wypromowali się, tak? I wiesz, to nie jest duży kraj, no bo tam jest ich 8 milionów też, nie wszyscy jakby pracują w technologiach, więc tak naprawdę tych ludzi w technologiach tak wielu nie jest, natomiast potrafią się świetnie PR-ować. Natomiast jakby wracają, mają łatwe wejście do amerykańskiego rynku, nie? Więc jakby my nigdy nie będziemy mieli tego tak łatwo, tak? I w perspektywie i takich personalnych połączeń biznesowych pomiędzy oboma krajami, czy gdzieś tam powiązań wręcz narodowościowych, tak? Bo to chyba od zawsze akurat Żydzi, czy Amerykańscy, czy Żydzi, czy Izraelscy powtarzają o jakimś tam braterstwie pomiędzy dwoma narodami. A już absolutnie połączenia gdzieś tam biznesowo-korporacyjne, zwłaszcza w tej sferze militarnej, no to nie jest coś, gdzie my nawet obok tego nie leżymy, tak? To nie jest ta sama relacja, więc jakby ciężko to absolutnie porównywać, nie? No jest specyficzne, jakby mają specyficzną sytuację, bo też mają bardzo dużą motywację akurat, żeby skupić się na tym, a nie innym obszarze, no ale jakby specyficznych sytuacji jest wiele, bo polska giełda też jest pewnym unikatem na skalę światową. Jakby giełd, które mają tak dużo gamedevowych spółek, są właściwie, można powiedzieć, na tą skalę 3. Tokio, Warszawa i Sztokholm. Więc to są jakby kraje, w których, w szczególności Szwecja, jest bardzo podobna do Polski, bo tam możesz mieć niezależne studia, które właśnie dzięki istnieniu rynku giełdowego są w stanie pozyskiwać finansowanie. Bo jedną rzecz, która powinna wybrzmieć i którą powinniśmy chyba wytłumaczyć, że ta giełda tak nie bierze się z niczego. Jakby nie jest tak, że ona jest jakby na początku. Tak naprawdę w Polsce ta giełda służy do tego, że jest pewnym etapem rozwoju spółki, bo inwestowanie nie polega na tym, żeby dać pieniądze i zostać w tej spółce na zawsze. Tak naprawdę inwestowanie to jest danie paliwa na tą podróż, tak? Że masz dobry zespół, masz dobrego kapitana, który tym statkiem dowodzi, ale potrzebuje zatowarować ten statek i dopłynąć z nim z miejsca A do B, tak? Powinien mieć dobry plan, ale wiadomo, żeby ten plan zrealizować, potrzeba zasobów. Natomiast nie chodzi o to, żeby w tej spółce zostać na zawsze. Tak naprawdę inwestowanie na wczesnych etapach venture capital, w którym ja działam, to jest, jakby się cofnąć 600 lat do tyłu, to jest średniowieczna Wenecja, gdzie tak naprawdę kupcy, wiesz co, wyposażali statki i zamiast jakby każdy z nich mógłby wysłać jeden statek, no ale jakby on nie dopłynął przez piratów czy przez sztormy, no to by byli bankrutami, to zaczęli się skupiać jakby swego rodzaju grupy i wysyłali na przykład 10 statków. Jeśli jeden statek dopłynął, to już byli przynajmniej na zero albo na małym plusiku, nie? Jeśli drugi z tych 10 dopłynął, już zarabiali i tak dalej, nie? Więc jakby inwestowanie polega na tym, że potrzebujesz kogoś, komu warto zaufać, że zrealizuje plan, a ten plan powinien być też jakby dający szansę na zwrot tej inwestycji, nie? Czyli tam oczywiście w tych statkach było tak, że trzeba było dopłynąć na przykład z Wenecji do wybrzeży dawnej Fenicji, tam Bliskiego Wschodu, sprzedać szkło weneckie, nakupić innego towaru i wrócić i sprzedać na rynku Wenecji i wtedy tak to działało. Obecnie giełda jest tam, że kupujesz udziały czy akcje spółki, które liczysz, jak ta spółka dopłynie z produkcją gry, zarobi, sprzedasz po prostu drożej. Więc giełda jest tylko rynkiem, który pozwala sprzedać rzeczy. Natomiast dzięki temu, że giełda w Polsce jest,
to w ogóle ten kapitał wcześniej da się pozyskać. Bo wiesz co, gdybyś miał sytuację, że wkładasz spółkę i nigdy nie możesz tych udziałów sprzedać, no to po co miałbyś to robić? To jest dokładnie sytuacja we wspomnianej Hiszpanii. Tam nie ma niezależnych studiów i to podkreślasz, a nie dlatego, że Hiszpanie nie chcą robić swoich gier. Tam po prostu nikt nie chce im dać paliwa na robienie tych gier, ponieważ nie ma w jakiś sposób z tych spółek wyjść, nie? Więc giełda jest pewnym etapem, nie powinien być za wcześnie, w sensie nie to, że, nie wiem, otwierasz studio i twoja pierwsza emisja jest od razu pod giełdę i tak dalej, bo trzeba pewne rzeczy poukładać, też trzeba, wiesz co, no z produkcją gier jest pewna krzywa ryzyka, nie? Jakby w zależności od tego, jaki masz zespół, który pracował ze sobą wcześniej, czy nie, no to też masz, inaczej się to kształtuje. Jeśli masz zespół, który na przykład zna się i wie co, i nawet tak czysto ludzko, wiedzą, że są w stanie w jednym pokoju wytrzymać ze sobą, tak? Jak to pracuje, jak to dowozi, tak dalej, to wiesz, że jakby ta realizacja planu jest bardziej realna. Jeśli masz team, który się dopiero zebrał pod nowe studio, nigdy wcześniej robili ze sobą, to realnie trzeba co najmniej 25% czasu albo pół roku na to, żeby się ludzie dotarli po prostu ze sobą, bo ktoś może wypaść z tego teamu, ktoś z tym nie działać. Natomiast jakby ten proces, ta giełda jest koniecznym elementem, niekoniecznie powinna być bardzo szybko. Czyli mamy inwestorów profesjonalnych, którzy wchodzą na początku, pomagają na przykład zespołom w elementach uporządkowania tych spółek albo zaplanowania, co wtedy się stanie na przykład, jak się pokłócą, nie? Jakby jak zespół odchodzi, nie wiem, z jakiegoś większego studia, no to często jest przekonany, że będziemy robić gry do końca świata jeden dzień dłużej, nie wiem, że to wszystko, jeśli coś nie wychodziło, to był ten zły prezes, a teraz my sami będziemy już to robić dobrze, ale ludzie są ludźmi, jakby jak w każdej branży ludzie potrafią się pokłócić, nie? No i ludzie się najbardziej kłócą, gdy sytuacje są najbardziej ekstremalne, czyli jak albo bardzo nie ma pieniędzy, albo jak bardzo są. Bo wtedy jakby nie skupiałem się, w pierwszej sytuacji skupiałem się na szukaniu winnych, w drugiej każdy walczy często jak najwięcej dla siebie, nie? Bo ja robiłem aż tyle, a ty robiłeś mniej, ja więcej włożyłem do tego projektu. Więc ważne jest uporządkowanie tego, jakby poukładanie tego, że w razie czego, jeśli się pokłócimy, to jest jakiś mechanizm, który to rozwiąże, nie? Że nie rozwalimy całej firmy, że przez to, że nie jesteśmy w stanie się dogadać, to nie wiem, nasz zespół pójdzie na bruk z dnia na dzień, no bo nie jesteśmy w stanie kontynuować. Więc istotne jest właśnie pewne poukładanie. Na początku wziąć na przykład inwestorów profesjonalnych, później stopniowo jakby można tych inwestorów, którzy są mniej, powiedzmy, branżowo zaangażowani, gdzieś tam dopiero jakby ta giełda na pewnym etapie. Natomiast jakby giełda daje możliwość exitu. I to niekoniecznie exitu takich drobnych polskich inwestorów. Ale jakbyś spojrzał na przykład na raport takiego wielkiego norweskiego funduszu emerytalnego, to są goście, którzy inwestują kasę z wydobycia ropy naftowej, która się kiedyś skończy, dla przyszłych pokoleń Norwegów. I oni robią rzeczy bardzo przejrzyście. I oczywiście to jest ogromny fundusz, który działa na całym świecie, który ma chyba z 10 tysięcy inwestycji, ale wśród tych 10 tysięcy inwestycji jest chyba 6 czy 8 polskich publicznych spółek growych. I takie fundusze, które inwestują globalnie, one w swojej polityce inwestycyjnej mają tylko spółki publiczne. Więc jeśli chcesz mieć możliwość do wyjścia do takich podmiotów, no to giełda jest jedynym jakby scenariuszem, nie? Natomiast jakby giełda też, co warto podkreślić, jest de facto jedynym scenariuszem, którym możesz robić gry, jakie chcesz, zarobić na tym dużo i być niezależnym. Ponieważ jak weźmiesz sobie dużego gracza, który ma większość, no to niestety to już wchodzą w grę strategiczne decyzje, tak? Jeśli, nie wiem, dogadujesz się z kimś, kto ma jakieś interesy, czy jest w branży danej, no to może być tak, że, nie wiem, on produkuje grę w jakimś gatunku, ty chciałbyś podobnym, no i on musi to, dobra, zmienić twoją decyzję, tak? Żeby te gry się nie kanibalizowały. Bo na koniec dnia jemu się bardziej opłaca, żeby nawet jeśli te obie gry zarobią trochę mniej, no to na punkcie właścicielskim jest to lepiej, jeśli ta suma będzie większa, nie? Może być gorsza dla ciebie ta sytuacja. Nie wiem, zamiast sprzedania, nie wiem, dajmy na to, rzucając jaką randomową liczbę, miliona, każda z nich osobno, to obie sprzedadzą w ramach tej grupy po 800 tysięcy, to dla właściciela nad nim jest lepiej, to jest 1 600 000, nie? No ale każda z nich sprzedała mniej. Więc jakby wiążąc się z dużym graczem, no tracisz na pewno niezależność, nie?
giełda czy inwestorzy finansowi, to jest to niezależne, no bo wiesz co, jak ktoś zarządza funduszem emerytalnym, bo to są jakby fundusze, które wchodzą na dalszych etapach, one chcą mniejszego mniejszego ryzyka, też nie mają takich większych oczekiwań co do zwrotu, tak? Mają spółki rosnąć, ale już w takim mniejszym tempie. Więc jakby koleś, który tak naprawdę ma szereg spółek w portfolio, to nie będzie ci wchodził w temat, jaką grę chcesz robić, tak? Czy to być taki, czy inny gatunek. Jeśli kupuje akcje od kogoś, no to on po prostu wierzy w jakby już firmę na tym etapie rozwoju. I jego nie ma znaczenia dla niego, czy tutaj będziesz robił taką, czy taką grę. Więc to jest tak naprawdę jedyna ścieżka do niezależności, którą możesz jako studio mieć. Muszę, dziękuję w ogóle bardzo za porównanie do Wenecji i do Fenicji, także dawno nie było smaczków historycznych, aż tak. I... A jestem wielkim fanem tego typu tematu, więc wiesz co, to, jakbyśmy weszli, no to moglibyśmy nie kończyć. Tak, zaraz po streamie odpalimy sobie Europa Universalis, wolniej o parę dekad sobie zrobimy, żeby nie było. Na pewno muszę podesłać dla Miśka Zarewicza twoje wypowiedzi o giełdzie, bo myślę, że za mało tego typu informacji do polskiego game devu docierało. To daj mi jeszcze minutę albo dwie w tym kontekście, skoro mamy taką dedykowaną wypowiedź. Jakby giełda jest rynkiem, to jest, więc nie jest ani idealny, ani nie jest zły, ani tak naprawdę czego traktować trochę jak targowisko, nie? Które umożliwia ci handlowanie. Tak samo jak właściciel, nie wiem, targu z warzywami, pozwala ci wystawić się ze swoim stanowiskiem i sprzedać, nie wiem, pomidory, nie? Jeśli ty sprzedajesz dobre albo złe pomidory, to jest jakby twoja decyzja i twoje działanie, nie? Giełda mogłaby, wiesz co, narzucić pewien reżim kontroli i, nie wiem, kazać każdemu, wiesz co, pokazywać pomidory przed każdego dnia wejściem na to stanowisko i tak dalej. Co to oznacza? Oznacza to pewne ograniczenie jakby swobody, z drugiej strony jakieś dodatkowe koszty, które niekoniecznie są uzasadnione, więc jakby możemy mieć podejście albo wolnorynkowe, w sensie pozwalamy i dobrym, i niekoniecznie dobrym spółkom wchodzić na giełdę i wtedy, wiesz co, niech inwestorzy sami ocenią na własne ryzyko, bo jednak giełda, wiesz co, nikt nie kupuje tych akcji, przynajmniej tak mam nadzieję, oczekując gwarancji wzrostu, nie? Tak naprawdę każdy powinien odrabiać swoją pracę domową, więc albo mamy podejście, że giełda podchodzi super rygorystycznie i wiesz co, no i urzędnicy oceniają każdą spółkę czy każdą partię pomidorów, co no niekoniecznie musi być super, albo mamy wolność i wtedy mamy, każdy musi, wiesz co, wybierać, czyli ty sam musisz podejść do jednego i drugiego sprzedającego, popatrzeć na te pomidory albo patrzeć na tą spółkę i zobaczyć, czy wierzysz, że to są dobre pomidory, czy dobra spółka, albo nie. Nie musisz kupować jakby. I ona też nie nakazuje kupowania akcji. Możesz nigdy nie kupić żadnej, jak ci się żadna nie podoba, nie? Wiesz, bo teraz może już troszeczkę ten stereotyp giełdy game devowej czy w game devie się zmienił. Ale przez parę ładnych lat mieliśmy chyba dosyć głęboką dyskusję w tym, czy giełda jest dobra, albo jak dobra, to dla kogo. I sporo twórców jakby się od... To nawet nie jest, że trochę nie wiedzieli tylko coś, tylko de facto był hejt na giełdę. Tak to sobie ustalam, znaczy, tak? Jeszcze dzisiaj jest troszkę lżej, ale to ostatnie parę lat, no to jak wrzuciłeś gdzieś na jakimś forum game devowym polskim, czy na Face, czy gdziekolwiek info o giełdzie, no to czasami potrafiło się tam jazda taka hardkorowa zrobić w komentarzach, gdzie poważni ludzie z poważnych studiów mówili, że nie giełda to ścierwo, tak? Albo że tam dotacje unijne to zło, albo coś tam, tak? Jakby... To widzisz, każdy ma różne opinie, akurat też nie jestem fanem dotacji unijnych, więc... Giełda jest narzędziem tylko, nie? Jakby giełda jest tą perspektywą, która pozwala ci na pozyskiwanie finansowania wcześniej, tak? Jak chcesz jakby pozyskać finansowanie, to jest jakby element, tylko giełda nie jest ani dobra, ani zła. Jakby to od ciebie zależy. Giełda jest narzędziem jak nóż, nie? Możesz zrobić sobie kanapkę albo pyszną kolację, a możesz kogoś dziabnąć z tym nożem, nie? Jeśli wszystko bardzo wiele zależy od twojej etyki, nie? Bo możesz naobiecywać też bardzo wiele
nawet rzeczy, które wiesz, że nie spełnisz i tak bywało, albo możesz być, wiesz co, fair i wtedy, no, wiesz co, ludzie też często rozliczają z obietnic, tak, jak za łatwo rzuca się obietnicę, no to niech ktoś sobie, nie wiem, zapisze, że obiecywałeś takie, a nie inne rzeczy, nie, jeśli one były nierealne, no to jest pytanie, czemu składałeś, mogłeś nie składać, jeśli ktoś ci namówił do tego, no to też jest twój problem, że go posłuchałeś, nie, jakby to też jest pewna nauczka, że mówcie tylko o tym, co jest realne, bo jakby to nie chodzi o to, i w ogóle dla mnie to jest trochę abstrakcyjna jakby sytuacja, kiedy, nie wiem, te rządy spółek starają się komentować, że kurs rośnie czy spada, nie? Nie, powinniście się skupić na swojej dobrej robocie. Niech rynek ocenia, czy to jest warte więcej, czy mniej. Natomiast jakby to nie jest wasz codzienna praca, tak? Często jest też tak, że współwłaściciele czy założyciele nie mogą tak sprzedawać sobie po prostu od tak tych akcji, bo są tak zwane lock-upy, czyli ograniczenia w zbywaniu, więc skupcie się na robieniu dobrego produktu. Jak ten produkt będzie dobry, no masz przykład właśnie już do znalezienia czy to Creepy Jara, bo to jest trochę starsza spółka, więc łatwiej mówić, no tam założyciele zbywali te akcje i można sobie łatwo policzyć, że stali się milionerami dzięki temu, nie? Natomiast dalej mają, jakby robią gry, które chcą, nikt im nie narzuca, jak Chimera ma wyglądać w ten czy inny sposób. Komunikują się, wiesz co, zerowo z giełdą, więc da się to robić dobrze, no ale no są spółki, które też inaczej postąpiły, niekoniecznie bardzo przejrzyście, niekoniecznie jakby te obietnice składane były realne, no i później są rozliczani, no i trudno się dziwić ludziom, którzy też zaufali, że są zdenerwowani, jeśli nie dowożą tego, co było obiecane, tak? Więc jakby i też zazwyczaj najbardziej narzekają na giełdę spółki, które nie dowożą. Jakieś takie mam, nie wiem, nie mam statystyk. Bardzo odważna teza, ale dobrze, cieszę się, że padła. Znaczy, no odważnie, wiesz, to tak mówiłem, że nie musimy się ze wszystkim zgadzać, możemy trochę też odważnie porozmawiać. Natomiast stricte jest tak, że po pierwsze, komunikuj się dobrze, nie obiecuj rzeczy nierealnych. Jeśli czegoś nie dowozisz, informuj wcześniej, nie? Bo jeśli wiesz, zauważasz pewne opóźnienie, to jest normalne. Ale jak próbujesz zamiatać rzeczy pod dywan albo pewne problemy, to one zazwyczaj się eskalują, nie? Jasne. Więc. Dobra, ale żeście... przejdźmy. Dziękuję ci bardzo, bo to też jest segment dla i wszystkich i hejterów, i nie hejterów, ale chyba po prostu wszystkich, którzy myślą o byciu w branży dłużej niż, prawda, trochę parę lat popracować. Żeby też zrozumieć mechanizm giełdowy, bo no on jest i on nie zniknie, tak? Giełda nie zniknie i... Znaczy nie ma pozyskiwania kapitału na wczesnym etapie bez giełdy. To jeśli mam powiedzieć też drugą rzecz kontrowersyjnie, to jeśli chcesz być niezależny, czyli taki kapitał bez no strings attached, jak to mawiają Anglicy, to masz tylko jeden scenariusz. Jeśli ktoś ci daje kasę, a nie oczekuje giełdy, to jest jakiś inny scenariusz. I albo będziesz robił gry, których nie chcesz, albo są inne rzeczy, które będziesz musiał robić. Więc to jest jakby decyzja. To musisz sobie świadomie. I albo decydujesz się na to świadomie, albo ryzykujesz rzeczy. Jeśli ktoś nie mówi ci, jaki jest plan na exit, to zastanów się dwa razy, jakby po co to robi i jaki ma tak naprawdę plan. Dobrze, to jest bardzo fajna rada. Dzięki, myślę, że parę fajnych takich punktów, które warto sobie przesłuchać. Powiedz mi to w takim razie, już jakby wracając do rynku, odchodząc od takich personalnych porad, bo wracając znowu do sytuacji CDP-u i plot twista w jednym takim dosyć krótkim okresie, który dla mnie był taki, jak się z boku to obserwuje, taki no może nie smutny, ale wiadomo, że CDP jest grany na spadki i że przy plot twistie to też nie była idealna sytuacja, ale i jesteśmy w tym dołku tam giełdowym, czy jakkolwiek tego nie nazwać, to jednocześnie kiedy ten z tego dołka sobie wyjdziemy, jak już w końcu Techland ogłosi swoją kolejną grę, czy CDP wyjdzie z nowymi ogłoszeniami, czy w którym momencie, bo de facto w tym dołku jesteśmy już trzeci rok,
tak jakby, tak, czy tam plus minus, tak? No nie, no to nie jesteśmy w dołku. To mieliśmy 2020-2021, to dopiero to koniec 2021, można powiedzieć, że początek dołka, no więc... No to, to niech będzie dwa lata, tak? No mamy koniec 2023. Niecałe, no. To są plus minus dwa lata, nie? Więc jakby tak jak mówiłeś, że tam od 2010 roku były te cztery dołki, no to wiesz, to jakby jeśli dołek trwa dwa lata, to znaczy, że mieliśmy resztę górek trwały po pół roku. Chodzi mi o to, że trochę więcej. No, wiesz, chodzi mi o sytuację, w której de facto... Te spadki, czy jakby nie wzrosty na tych dwóch scenariuszach, co to powiem plot twistowym, one jak patrzysz papiery, no to jakby, no co tam mógł CDF więcej zrobić, żeby było fajnie? No nic, jakby realność tej sytuacji jest taka, że dowieźli, zrobili i idą po więcej, tak? I przy plot twistie, no też mówiłem, że nie dało się nic więcej poza jakby komunikacją usprawnić w samej grze i tytule i studiu jako organizacji. Ale się znają właśnie ta teza, czy game dev się ten na giełdzie, czy on jest w kryzysie, czy on nie jest w dołku, raczej mnie zastanawia, jaką masz perspektywę na tyle, na ile możesz swojej predykcji na ten najbliższy rok czy dwa, bo myślę, że akurat z moich gości przez ostatnie parę miesięcy jesteś chyba najbardziej inwestycyjnie czy giełdowo kompetentnym do takich opinii. No i teraz powiedz, co nas czeka, tak? Bo ja jestem głową w takiej sytuacji, że niby jest dobrze i dużo się dzieje i jest dużo zaplanowane i wychodzimy z tego cyklu, czy wychodzimy, no już wyszliśmy z tego cyklu popremierowego i jakby teraz wszyscy idą po te kolejne swoje duże premiery. Jednocześnie widzimy po drodze, prawda, mniejsze, większe problemy. I po drodze przez całe wakacje i tam w okolicach wakacji mieliśmy ile tam, za 4 czy 5 premier polskich, które no miały problemy, to delikatnie powiedziane, tak to nazwijmy. I to jest, absolutnie to traktuję jako problem systemowy, a nie przypadek, tak? Bo jednak zrobienie gry i jej sprzedanie, nie wiem, w tych 100 tysiącach egzemplarzy jest osiągnięciem. Co się chyba żadnej z tych premier wakacyjnych czy wokoło wakacyjnych chyba nie udało. I co będzie za pół roku i za rok, tak? Bo to troszeczkę fajnie, że robią się, prawda, duże studia tam się przygotowują i od Green Hellów na CD-pach i 11-bitach kończąc, tak? Więc ta cała górka robi robotę, tak? Ale te pozostałe 40 czy tam 35 pozycji z rankingu top 50, już pomijając, wiesz, Big Cheese'ów i odłożenie premiery Cookinga 2 w tym wszystkim. Momentami wydaje mi się, że ta nasza ławka rezerwowa, tak, druga linia polskiego game devu, ma dosyć trudną sytuację. Jeśli jesteś takim plot twistem i robisz fajną grę, która się sprzedała, masz pieniądze na koncie, a potem jakby giełda tak nie do końca to docenia. Pomijając, że na ile to jest tylko jeden krótki okresik, tak, ale się zastanawiam, czy te najbliższe pół roku do półtorej roku będzie łaskawe dla tej naszej drugiej ligi, tak to nazwijmy, tak? Czy ławki rezerwowej polskiego game devu. Inaczej, mówiąc jakby bardziej szeroko niż tylko jakby giełdowo w tym kontekście, jakby dobre projekty zawsze znajdą finansowanie. To jest trudny czas dla projektów średnich i tragiczny dla słabych. Jakby o ile mogły pozyskiwać finansowanie w okresie tej hossy covidowej, to teraz tylko najlepsi pozyskają finansowanie. Natomiast jakby co do tego, wiesz co, tych kursów i tak dalej, ja bym się tym zupełnie nie skupiał, nie? Jakby ważne jest, czy spółka robi produkt, który zarabia. Czy ten kurs wynosi dzisiaj tyle, a za dwa miesiące tyle, to jest rzecz, jak jej pracę ocenia rynek, nie? Więc spółki, które robią produkty i na nich zarabiają, dla nich jest to, powiedzmy, okres, na który trwa. I też zauważ jedną rzecz, że jakby różnicą jest to, czy spółka robi jakąś emisję, czy pozyskuje finansowanie dla siebie na jakieś swoje projekty, bo na przykład chce, nie wiem, robić kolejny projekt, który jest większy, czy mówimy o handlu właśnie jakby już istniejącymi akcjami, gdzie środki idą od kupującego do sprzedającego, a nie do spółki. Nie? Więc
Okres jest, był gorszy, jest trochę lepiej, jeszcze nie jest to najlepszy okres. Natomiast jeśli robisz gry, skup się na robieniu gier, tak? Jakby nie skupiaj się, żeby ten kurs wyglądał lepiej niż jest. Bo rynek może jest w pewnym stopniu emocjonalny, ale też jest racjonalny. Jeśli będziesz dobrze robił swoją robotę, niekoniecznie na przykład przez publikowanie jakby rzeczy, które nie do końca mają sens, na przykład nadużywanie narzędzi raportowania do publikowania rzeczy, które nie mają sensu, to rynek to doceni. I jakby kurs ma znaczenie tak naprawdę tylko w momencie, kiedy chcesz sprzedawać swoje akcje jako założyciel, czy jako jakby część teamu, który na przykład był wynagradzany nie tylko pensją, ale akcjami, nie? I to wtedy tak naprawdę ma znaczenie. Jaki jest kurs w momencie, kiedy nie sprzedajesz, to jest rzecz drugorzędna. Więc kluczowe jest robienie dobrej roboty, robienie gier, które ludzie chcą kupować i skupienie się na tym, a giełda jest de facto trochę refleksją tego, co robisz jako ten, jako ktoś prowadzący biznes. No bo prowadzenie studia to jest robienie biznesu. Jeśli dobrze to robisz, zostanie to docenione. Nie musisz tego sztucznie w żaden sposób pochować. Jaki jest kurs w krótkim okresie? Się zmienia, to jest, wiesz co, jakiś news odebrany lepiej lub gorzej może to zmienić. Natomiast jakby liczy się długofalowy trend, robienie dobrej roboty, sprzedawanie gier, które ludzie chcą kupować. Okej, okay. Dobrze, co się wydarzy za w perspektywie półtorej roku? Poza tym, że mali będą mieli trudniej i trzeba robić dobrze robotę. Niekoniecznie mali, bo wiesz co, dobrze mali będą mieli dobrze, bo oni pozyskają finansowanie i będą robili gry. Piękna opinia, mali dobrze. No, kontynuuj. Ale... Ja wiem, że to jest tak proste, ja to rozumiem. Znaczy to nie jest proste, no bo spółki, które powiedzmy no nie dowiozły jakby rzeczy, no to będą miały trudniej znowu w drugą stronę, tak? Jakby nie ma teraz takiego powiedzmy naiwnego kapitału, który wiesz co, na prezentację rzuci rzeczy i że ta gra, nie wiem, robiona przez 10 osób wtedy się jak Diablo 4, nie? No. Jakby znaczy, już taki no... prezentacji w tym... Już, ja nie wiem, czy ktoś tak aż idzie w to, nie? No bo tak naprawdę... Były, widziałem takie przypadki. A, widziałeś, okej, okay, dobra. Niekoniecznie dla mnie bezpośrednio, ale ktoś mnie, nie wiem, na przykład z inwestorów jakby takich, których znam, ale nie działają w tej branży, pytali mnie o opinię, tak? Widziałem na przykład, że nie wiem, przychody spółki to jest cena gry razy ilość kopii, nie? Jakby wiesz co, bez żadnej prowizji Steama, bez żadnego dealu z publisherem, bez żadnego, wiesz co, nie wiem, płatów za silnik, czy jakichś tam podatków, bez żadnych, nie wiem, obniżek na festiwalach i tak dalej, nie? Więc tak zdarzają się, więc to nie jest tak, że jakby ktokolwiek jakby, czy to z inwestorów, czy ze studiów jest jakby, nie wiem, idealny, tak? Zdarzają się pojedyncze przypadki, które są lepsze lub gorsze, tak samo z inwestorami powinieneś wybierać, z którymi chcesz działać, tak samo ze studiami. Więc tak, zdarzają się przypadki oversellingu, które powiedzmy w gorszych czasach mają bardzo trudno, bo jeśli robiłeś overselling wcześniej i go nie dowiozłeś, no to teraz będzie bardzo, bardzo trudno. Okej. Okay. To już mieliśmy jakąś poradę i info dla deweloperów, troszeczkę dla no, właścicieli studiów, powiedzmy, tak? I tego, jaka może być predykcja taka długoterminowa. Powiedz jeszcze co, żeby tak też wholesome podejść do edukowania troszeczkę i wyciągania wiedzy z podcastu. Co miałbyś do powiedzenia, do poradzenia, przekazania potencjalnym inwestorom? Już nie deweloperom czy tam studiom, ale inwestorom. To tak naprawdę... Bardzo mocno oglądajcie każdą propozycję inwestycyjną. Tak naprawdę starajcie się pozyskać przynajmniej podstawową wiedzę do oceny. Patrzcie, kto jest zaangażowany w dany projekt i sprawdźcie jego track record, bo akurat zarówno ze strony założycieli, na przykład poprzez kredyt, możecie sprawdzić, jaka była faktyczna rola poszczególnych osób w danych projektach, bo współtwórcę Wiedźmina trochę był nadużywanym określeniem przez ostatnie lata. No i sprawdźcie też, kto tam inwestował wcześniej, bo to też jest istotna rzecz. Okej. Okay. Dobrze. Powiedz mi jeszcze, w co ty w ogóle grasz? W jakie gry? Europa Universalis, czy
Jak nie jesteś graczem? Powiem szczerze, że się, chwilkę się znamy i ja nie wiem, ty grasz w gry w ogóle, czy nie? No oczywiście, że gram. Teraz po prostu, wiesz co, zarywam nocki, żeby wciskać, wiesz co, pomiędzy pracę Baldursa trójkę, którego już mam natłuczone ze 120 godzin, a dalej jestem w akcie drugim. Przynajmniej nie w pierwszym w tym momencie, nie? Ale doszedłem, że tak powiem, do drugiego aktu dwoma ścieżkami niezależnie, więc ten. Więc trochę mi schodzi. Natomiast ja grałem w gry zarówno takie, które lubię, czyli RPG i strategie, ale też gram w gry, które są referencjami do tego, w co inwestuję. Więc jakby też gram w gry, które niekoniecznie są moimi typami gier. Okej. Okay. Nie męczysz się? Bo trochę, znaczy właśnie, bo wy też jak jesteście... Męczę się czasami, no. Bo jesteście wybredni jako fundusz, więc rozumiem, że też musicie tą wiedzę pozyskiwać jednak o tym, co jest na rynku i jak konkurencyjna gra wygląda. Cię zmęczysz, znaczy, ale musisz ograć. Muszę ograć, bo to wiesz, to jest tak, że no, trzeba wiedzieć, tak, jeśli to jest referencją, to musisz poznać, jakie mechaniki działają, co tak naprawdę jest clue w tej grze, co jest hookiem, który tak naprawdę, wiesz, to sprawia, że gracze chcą z nią zostać. Natomiast też ja nie mam problemu z pozyskaniem wiedzy od innych osób, które też, wiesz, to pomogły mi challenge'ować, czy build tak naprawdę, wiesz, co ma potencjał na posiadanie na przykład, nie wiem, podobnych mechanik, jak wiadomo, że te buildy, które my widzimy, no to są na bardzo wczesnych etapach, tak? To są grey czy whiteboxy i tak naprawdę, wiesz co, nie wyglądają jak finalne gry, więc ja nie mam problemu z pytaniem, sprawdzaniem rzeczy z innymi, więc tak naprawdę no to jest jakby oglądanie wielu przypadków, nie? Też, dobra, już wiesz, tak, jeśli chodzi na... Łukasz Tywoniak pisze, że w Dark Tary rżnęliście, więc wiesz. A, tak. Też się zdarzało, ale tam głównie właśnie ze względu na to, że wiesz co, że akurat koopowe rzeczy lubię, także... Kiedy polski Dark Tide, no. Właśnie, jest jakaś dobra koopowa strzelanka teraz? Polska? Deadlink w sumie trochę tam koopa wprowadził, tak? Z tego, co mi się kojarzy. Wprowadził? Wcześniej była singlowa, ale... Czy multi w sensie. Ale nie wiem. Pomił, no. No to nie to samo. Trzeba by zapytać Artura Perecie, to może nam ten... Dobrze, powiedz mi jeszcze na sam koniec temat, który też bardzo lubię, bo to też temat ten marketingowy, w którym się obracamy na co dzień w Galaktusie i marketingu, o którym trochę wspomniałeś, jak w ogóle widzisz i oceniasz obecny stan, ale też jakby przyszłość, perspektywy polskich publisherów, bo... Co dla mnie ciekawym tematem, tak do pooglądania, bo widzę, ile trzeba, wiem, ile trzeba w to włożyć zaangażowania. Różne deki dostajemy też pod publishing, więc wiem, jakie to są pieniądze. I na sobie trakuję rzeczy, które gdzieś tam do nas spływały, wiesz, w roku 20 i 21, i potem widzę, jak się sprzedają i na ile to jest hardkorowy biznes, nie? W sensie tworzenie gier wydaje się mega proste w porównaniu do tego, że jesteś publisherem i chcesz na tym zarobić pieniądze, nie? Zwłaszcza jeśli nie jesteś nad zagranicznym, zachodnim publisherem, nie? I słyszałem o tym, że to też z Gamescomu info, że publisherzy mają globalnie problemy, że jakby rynek w tej perspektywie się trochę skomplikował. I gdzie w tym wszystkim są polscy publisherzy? Znaczy, krótko komentując jakby tą sytuację jakby globalną, tak, jakby to, co na rynkach powiedzmy inwestycyjnych w latach 2020-2021 było, to też było u publisherów, też był duży entuzjazm, też było przebijanie się, czy to w kontekście budżetów, czy to w kontekście jakiegoś revenue pomiędzy nimi, kto podpisze jakąś grę i gdzieś tam zatracił się biznesowy sens, nie? Więc jakby w tym momencie rezultat jest taki, że sporo kasy zostało straconej, sporo gier albo sprzedało się słabo, albo w ogóle nie zostało dowiezionych, bo były podpisywane bez jakiegoś głębszego sprawdzenia zespołów, które za nimi stoją, więc kasy u publisherów jest mniej globalnie, tak?
Więc jakby jest duże rozwarstwienie. Są publisherzy, którzy działają na mniejszych tytułach, takich to maksymalnie budżet projektu, nie mówiąc o ich wkładzie ewentualnym w produkcję, ale jakby wielkość projektu do 3 milionów dolarów, euro, publisherzy występują. Później jest luka tak naprawdę aż do jakichś większych projektów, nie? W sensie powyżej 7-8 milionów. Natomiast tam już jest, zauważam trochę taki trend, że przy większych projektach to oni chcą mieć to bardziej in-house'owo, żeby mieć większy wpływ, żeby nie dawać dużej kasy na zewnątrz, gdzie ktoś może nie dowieść i ta kasa przepadnie. Co do polskich publisherów, no to mamy bardzo fajne przykłady, które się rozwijają jak bici. Mamy przykłady self-publishingu i próby właśnie pójścia w wydawanie samemu, jak na przykład Far From Home. Natomiast polscy publisherzy poza bitami chyba raczej tak średnio. Więc tam mieliśmy przykłady różne. I o ile właśnie jestem bardzo pewien polskiego talentu w produkcji gier, to właśnie poza wspomnianymi bitami, no, nie do końca jestem pewien polskiego publishingu. Jakby mieliśmy wiele prób, ale to nie jest tylko polski trend, bo nawet znajomi Szwedzi żartowali, że u nich jest tak, że mają więcej lwów, w sensie publisherów, niż antylop, czyli produkujących gry, więc mają więcej wydawców niż producentów. Trochę jakby odwróciło, wiesz co, jakby logikę biznesową, no bo jednak jeden wydawca może wydawać kilka gier, jak sobie to odpowiednio jakby porozkłada na okienka. Natomiast moim zdaniem clue jest na dobrej produkcji gier i wybieraniu bardzo cherry picking wydawcy, który ma gry w podobnym obszarze, który zmarketować potrafi do tych swoich grup. Są fajni wydawcy, którzy nie dają w ogóle na produkcję, jak na przykład Hooded Horse, ale mają bardzo mocną niszę, w której się specjalizują. Jeśli masz grę jakby z ich obszaru, to warto iść. Natomiast jakby sam fakt pochodzenia z tego czy innego kraju wydawcy, niekoniecznie, bo tak mówię, nie sprzedajemy w Polsce na Polskę, nie? Tak jakby te czasy się skończyły dawno, dawno temu, więc wydawanie może się wydawać proste, że tylko trochę pochodzi, trochę tego, trochę banerków w odpowiednie miejsce, ale niekoniecznie tak jest. Jednak musisz mieć tą grupę, musi ona żyć, musisz w stanie do niej dotrzeć, przekonać. Jeśli masz tą grupę mocno zbudowaną, masz ogromne aktywo, natomiast jeśli dopiero próbujesz wchodzić w ten rynek, to może być bardzo, bardzo ciężko. Okej, okay, czyli całą resztę w miarę spoko, ale dla publisherów nie mamy zbyt dobrych wiadomości. Ale okej, okay, dobrze. Słuchaj, bo trochę żeśmy się rozgadali, ale bardzo cieszę się, że udało się poruszyć sporo ważnych tematów. Za chwilę pewnie się będziemy widzieć na PGA. Ty masz tam jakiś panel, czy nie? Tym razem nie masz? Nie, nie mam. Dlaczego? To nic nie wysłałem. Taki był. Zapomniało się. Troszeczkę się zapomniało, dobrze, rozumiem. Ale będę dostępny w kuluarach, wiesz, staram się mieć konsekwentny imidż, wiesz, to łysy z brodą, ale przynajmniej nasze kaszkiet, żeby się wyróżnić, więc jak coś, to zapraszam do pogadania. Tak, więc zapraszam wszystkich do znalezienia Grega na PGA, na którym za tydzień będziemy, więc no zobaczymy, jak tam będzie wyglądać ta nasza polska branża. Pomimo, że chyba aż tak dużo indyków nie będzie, tak jak w porównaniu do poprzednich lat, coś mi się wydaje. Ale jednocześnie zobaczymy, jak event wraca do swoich wcześniejszych rozmiarów, taką przynajmniej mam nadzieję. Jeszcze raz Ci dziękuję za poopowiadanie o pieniążkach i tym, jak po prostu być dobrym deweloperem, bo to chyba faktycznie była bardziej historia o tym, że trzeba robić dobre gry i być rozsądnym, szczerym i uczciwym człowiekiem w biznesie, a pieniądze są w tym wszystkim drugorzędne, więc chyba myślę, że to jest najważniejsze. Znaczy, wiesz co, jakby to wszystko jest ważne, ale trzeba robić po prostu, wiesz co, rzeczy dobrze i też postępować etycznie. Natomiast co do PGA czy Game Industry Conference, to akurat z takich może zachęcających do odwiedzenia, właśnie myślących o założeniu swojego studia, to tam właśnie Wonderland Studio, to taka nasza pierwsza jakby rozmowa,
zaczynająca relacja, no to właśnie odbyła się na jednym z afterparty właśnie na Gicu. Także jak najbardziej to może być dobry początek drogi. Więc do wszystkich słuchających młodych devów z ambicjami i planami na przyszłość, albo nawet nie planami, ale żeby tylko być, zobaczyć i posłuchać. Zapraszamy serdecznie. I no i myślę, że też chyba będzie widać na Gicu w tym roku tak w pełnej skali, myślę, też to nowe pokolenie, najmłodsze deweloperów, tych 20-letwo coś tam latków, którzy mam nadzieję no, co przyszłością naszej branży, dla których ty będziesz mógł dawać pieniądze, a ja dawać marketingi i wszystko będzie fajnie. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo za mądre słowa. Dzięki wielkie. Powodzonka we wszystkich przedsięwzięciach. Pozdrów koty i kinie i się widzimy dobrze. W Poznaniu w takim razie. Dobrze, super. Dzięki za zaproszenie jeszcze raz. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia. Hej, hej.